Hej, ja tu tylko odcinek. Hej, to było głupie. I tym szybkim przywitaniem chciałem was skołować, że nie wiadomo co dzisiaj się dzieje. Słuchajcie, dzisiaj przed nami jest taki mega luźny odcinek, który jak to zawsze na moim kanale, taki tym razem będzie w zasadzie opierał się na was, na moich widzach. Pomysł na odcinek jest całkiem prosty, a mianowicie mam taki dodatkowy telefon, który nazywam mordkowym. Jest to numer, który wam zawsze udostępniam na moim Instagramie, na którego zapraszam zależnie, przepanikom się nazywam. Telefon buzuje, więc ja bym generalnie nie przedłużał. Po prostu dzisiaj mi zadajecie po jednym pytaniu i zobaczymy co z tego wyjdzie. Zaczynamy. Miłej zabawy. O, i mamy pierwszy, dobra, odbieramy, uwaga. Halo, ktoś tu jest? Halo? Jest ktoś, jest, halo. To ty? No kurde, no a gdzie zadzwoniłeś? Jestem ona. Gdzie zadzwoniłaś, mówię przecież, nie? Patryk, jeszcze przez... Ty już nagrywasz? Tak, a ja mam do ciebie pytanie, czemu przez FaceTime audio dzwonicie, a nie... Bo myślałam, że będę mieć większe szanse. Nie, mnie to denerwuje, nie dzwońcie na FaceTime audio. Dobrze wiedzieć. No, ale dobra, to dawaj pytanko w takim razie, jak masz na imię, moja droga? Gabrysia. Przepraszam za wszystkie moje błędy, co ciebie do widzów. Ale co, takie z życiowe? Marysia. Nie chciałam jej przetrzymywać, to ja... What? To ty przetrzymywałaś Gabrysię? Nie, przepraszam, to moi rodzice. Teraz mówię cicho, żeby oni nie... Dobra, zamknij się, muszę ci coś powiedzieć. No. Ostatni raz w życiu wysłałem Marysię do kogoś przez ciebie, rozumiesz? Wiem i żałuję tak. Nie no, ej, Gabi, ja się cieszę, że to się wyjaśniło, bo byłem tu po prostu obsrany, że tnęła, że ktoś się połakomił o taką gwiazdę, żeby ją zatrzymać. Ale jak to się stało w ten sposób, zresztą, sorki, teraz mówię też do widzów, dostałem maila od taty Gabrysi, pana Krzysztofa, dobrze pamiętam? Tak, tak. Od pana Krzysztofa, który wyjaśnił mi, że Gabi po prostu się źle zachowuje i zabrali jej telefon, więc dlatego nie mogłem wysłać. Tak. No, więc luzik, zamykamy temat, czyste konto, już się nie denerwuję, a teraz możesz zadać jeszcze pytanie. Jakie jest twoje ulubione miejsce na świecie, oprócz Polski? Takie super, w którym kiedyś byłem, w którym mi się mega podobał klimat, bo było nie za ciepło i nie za zimno, to było... Teneryfa była super. I poza tym, oprócz tego, że zawsze tam było ciepło, bardzo późno zachodzi słońce i bardzo wcześnie wstaje, także noc jest bardzo krótka, więc mega mi się to podobało. Takie coś, czego nie lubię w Polsce, czyli że tu jest zima i jest ciemno, tam jest coraz jasno. To jest moja odpowiedź. Mogę szybko pozdrowić? Możesz pozdrowić. O, pozdrawiam Gbura, Polin, Zbóz, Asię, Aleksę, Basię, rodziców moich, moich znajomych i moich znajomych z Klubu Pływackiego. To się jeszcze nagrywa? A, no, to pozdrawiamy serdecznie. Dobra, Gabi, no to miłego weekendu ci życzę. Trzymaj się, bądź ostrożna, stay safe i pozdrów tatę. Dobrze. Nara, bajo. Wiecie ile ten telefon ma SMS-ów? 34 tysiące. Ja nigdy nie odczytałem żadnego SMS-a na tym telefonie. Jakbyście mogli nie pisać tych S-ków, bo to nic nie daje. Ja tylko odbieram na tym telefony. Przychodzą mi SMS-y sprzed 404 dni. Troszkę się z opóźnieniem te SMS-y pojawiają chyba. No, halo. Ej, jak się nie odezwiesz, to cię pacnę przez ten telefon. Jakbyście zobaczyli niewycięty materiał, to większość rozmów jest taka, że ludzie się nie odzywają. Excuse me. Halo. O, hej. O Boże, dodzwoniłam się. Cześć, jak masz na imię? Halo. Jezus, nie wierzę, że się dodzwoniłam. Ja też. Dzwoniłam sto ileś razy. A ja próbowałem odebrać od was dzisiaj milion razy i coś się cały czas dupcy i nie umiem z wami gadać. Siema, z kim rozmawiam? Z Leną. Cześć, Lena. Powiedz mi, czy masz jakieś pytanie na dzisiaj przygotowane? Właśnie nie. Wow, więc dzwoniłaś 100 razy nie bez powodu. Tak, chciałaś po prostu dodzwonić. Okej, no to już. No. Nie wierzę. Okej, okay, no to miłego weekendu. Dzięki. Bye. To była najbardziej niestraszna rozmowa w życiu. Halo? Halo, Patryk? Jezus, co to było? Ja się do ciebie dodzwoniłem, naprawdę? Powiedz ci, że obydwoje jesteśmy chyba tak samo zszokowani. Czy jak masz na imię? Mam na imię Ksawery. Siema, Ksawery, pozderki dla ciebie. Wczoraj, czyli no, przedostatni sen, to byłem trochę związany z tobą, wiesz? Wow. Co tam? Taki był, że po prostu byłem z siostrą, no, w takim placu zabaw w Krakowie i że po prostu był jakiś taki park linowy, tak jakby, ja cię tam spotkałem i po prostu było mega fajnie wtedy. Nie no, sztosik sen ci powiem, bo ja byłem w parku linowym, także no... A ja też parę razy. A nie, to ja nie byłem, ja żartowałem. Ach, spoko. Nie, Ksawery, powiedz mi, masz jakieś pytanko na ten, na takie przygotowane? No, nie, ale bym cię chciała o coś poprosić. Rób częściej filmy na
najśmieszniejsze słowa w języku jakimś tam, bo ja od tego cię poznałem i to najbardziej u ciebie lubię. Dobra, pomyśliwy Ksawery, postaram się nagrywać tego więcej, aczkolwiek teraz bardziej lubię te serie z komentarzami. A co, a ich nie lubisz? Akurat te i te lubię, ale właśnie, że poznałem cię przy tym, no to te też bardzo lubię. Dobra. Dzięki, że oglądasz i cieszę się, że się cieszysz i miłego weekendu życzę. Dzięki, pozdrawiam cię, pa! Pa, na razie. To ci heca dopiero, ale hyc! Halo? Halo? Co się dzieje? Jest tam wszystko ok? A wiesz co, czuję jakbym trochę utknął. Gdzie utknąłeś? Pomiędzy oparciem od krzesła. Siedzisz w domu, mam nadzieję. No jasne, że siedzę w domu, a ty siedzisz w domu? No, tak, podwórko, a wiesz, nie mieszkam w bloku, to no nie ma takiego ryzyka. Masz kontakt z kurami? Mam kontakt z kurami. To luzik, one nie przenoszą. Powiedz mi jeszcze, jak masz na imię. Zosia. Cześć Zosia, Zosiu kochana, powiedz mi, mamy jakieś pytanko na dzisiaj przygotowane? Tak, mam pytanko. Ależ sztosik. Czy masz jakiś cel w kwarantannie? No bo wiesz, niektórzy robią bombki, inni wyznaczają sobie ilość książek do przeczytania. Robisz coś takiego? To znaczy, no bo u mnie wszystko wygląda tak samo, ja po prostu zawsze siedzę w domu. Tak, rutyna? Więc dla mnie to jest rutynowy czas, tylko czasem po prostu słyszę jakieś komunikaty policyjne za oknem. Ale tak to po prostu. Gram, czytam, śpiewam, pracuję i nagrywam filmy, więc to wszystko robię w domu. Czyli po prostu nie masz jakiegoś konkretnego celu, ale zajmujesz sobie czas takimi normalnymi czynnościami. Aha, tak jakby w domu nie odczuwam, że coś jest nie tak, aczkolwiek wiem, że sytuacja jest poważna i dlatego nakłaniam widzów do siedzenia na dupie oraz sam się do tego stosuję. A chcesz może zachęcić ludzi na Discorda? Tak, zapraszam wszystkich, którzy oglądają. Ja mam nadzieję, że na odcinku, żeby jak najwięcej osób tam dołączyło, na Instagrama też, bo właśnie z Instagrama dowiedziałam się, że i mogłam porozmawiać w końcu z Patrykiem. A mogę pozdrowić kogoś? Jasne, dawaj pozdrowienie. To chciałabym pozdrowić moją przyjaciółkę Lenę i moją przyjaciółkę Martę, która kiedyś widziała cię w lampce. Wow, ale kontakciory. No dobra, to ja też pozdrawiam serdecznie i życzę ci miłego weekendu. Dziękuję bardzo. Trzymaj się, bajo. Halo. Halo? Zadzwoniłaś się? Nie. Chyba 50 razy dzwoniłam. Ile razy? Chyba z 50. Dobra, no to powiedz mi, jak masz na imię. Martyna. Cześć Martyna, moja droga. Wszyscy teraz tak się zastanawiamy z widzami, czy przygotowałaś dla mnie jakieś pytanie, czy dzwonisz tak, żeby... Nie, troszkę sobie zająć czas. Tak, przygotowałam. Ale super, Stosik, dawaj pytanie w takim razie. Kiedy jest twój ślub z kurą Marysią? O, a to ty nie słyszałaś? Marysia zaginęła. Tak, słyszałam, ale właśnie się zastanawiałam i... No i właśnie nie wiem, dlatego się zastanawiałam z tym ślubem. No nie, no żartuję, odnalazła się. Kiedy planujemy ślub? Jezu, wtedy... Jezu, nie zdawało. Nie planujemy takich rzeczy. My żyjemy z dnia na dzień, bo ona też sobie zdaje sprawę, że no dzisiaj jest w domu, a jutro może być na talerzu, nie? Jezu, święty. Kiedy znajdziesz jeden po Helu? To jest jedno z moich ulubionych serii. O, maturko. Powiem ci tak, Dagmara, pomocnica, asystentka pani od pomocy, brała zadania do 7 po Helu, ale nie mam Helu. Muszę zamówić Hel i wtedy to nagram. Więc jak mi się zachce zamówić Hel, to będzie odcinek z 7 po Helu, na który zapraszam. O, będę wyczekiwać. Bardzo mi miło, fajnie, że ci się podoba. Mógłbyś pozdrowić Asię, Natalkę, Hanię i Amelkę? Nie. Pozdrawiam. Pa. Trzymaj się. Serdecznie pozdrawiam i całuję. Pa. Halo? Halo? No cześć. Cześć, ćwiczę teraz, wiesz? Możesz zadzwonić potem? Ojej, ja żartowałem. Halo? Halo? Chcesz się zmierzyć? W sensie jak? Możemy zrobić tak, że kto powie więcej D. Na przykład ja powiem D i ty powiesz 2D. I ja powiem wtedy DDD i ty powiesz 4D. I to pierwszy odpadnie. No okej. D. Kto DDD. Przegrałeś. Albo przegrałaś, nie wiem z kim rozmawiam. Z Mateuszem? Chciałem ci powiedzieć, że właśnie przegrałeś grę i jesteś mi winny 200 zł. Tak, ja mogę ci narysować banknot? Ja przyjmuję narysowane, luzik. Mateusz, powiedz mi, jak tak sobie dzisiaj dzwonisz i już jesteśmy takimi ziomeczkami, że sobie żartujemy z pieniędzy. Powiedz mi, czy masz jakieś pytanie na dzisiaj? Oczywiście, że mam, przygotowałem. Sztosik. Czy planujesz jakąś serię rozpocząć, czy na razie tak na wszystkich normalnych? Tak, mamy chyba 3 takie, powiedzmy, nadchodzące serie, które nie wiem kiedy otworzę, bo jest ich tyle, że nie wiem, czy się jeszcze opłaca otwierać. Ale chciałem ostatnio nagrać, co się nie udało mi. Chciałem nagrać odcinek z Omega.
Megle, Omigl, gdzie ze mną gadacie wideo. Chciałem zrobić tam, że jak mnie rozśmieszysz, to wygrywasz hajs, więc jeśli chcecie taki odcinek, to piszcie w komentarzach. Chcę robić tak, że jak ktoś mnie rozśmieszy, to dostaję hajs, a jak nie, to podwajam stawkę i tak na przykład, wiesz, dochodzi do 500 i ktoś mnie rozśmiesza i dostaje 500. Chcesz takie coś? Dobra, Mateusz, to zachęć widzów, żeby pisali w komentarzach, żeby... Halo, macie pisać, żeby było takie coś? Dobra, fajnie, mamy to załatwione. No dzięki, Mateusz, za telefon. Miłego weekendu. A powiedz mi jeszcze, uważasz na siebie? Tak, bardzo. Dzięki, Mateusz, miłego. Hello. Hi. So, my name is Patrick and you are... I am Claudia. Cześć, Claudia. Ja... duże, no bo odebrałeś się, rozłączyłeś. Ale że dziś? Tak, dzisiaj. Odebrałeś ode mnie, gadaliśmy, powiedziałam cześć i tak dalej i rozłączyłeś się. Nie, to nie martw się. Ja miałem dzisiaj takie problemy, że już chciałem przestać nagrywać, bo mi się wieszały dwa telefony. Nie poddaję się. Wróciłem właśnie po raz ostatni i działa, więc cieszę się, że nas los jeszcze dzisiaj spotkał i mamy teraz szansę pogadać. Jakieś pytanko bym chciał najlepiej. Tak, mam pytanka. Czy założysz TikToka? Mam TikToka. Jaki masz nick? Szczepaniko fyfy na końcu. Szczepaników było zajęte. Czemu mi to ktoś zrobił? Ale Szczepaniko fyfy działa. Dobrze. Jaki serial polecasz? Dobra, to a może nie być Netflix? Może nie być Netflix. Dobra, no to ja wstaję, bo to się podjarałem. Tak. Powiedz mi, ty słyszałaś o czymś takim jak Hotel Paradise? Tak, słyszałam. Matko Boska, jest mi wstyd, że mi się to tak podoba. Naprawdę, to jest najlepsze, co w życiu obejrzałem. Na tym spędzam ostatnie wieczory z Szymoną i z Angelą, więc to polecam. Okej, to pozdrawiam rodzinę Klaudii i Karolinę, tak będzie szybciej. Nie ma sprawy. Dzięki, że oglądacie, moi drodzy, bardzo miło. Oki, to miłego weekendziku. Dziękuję, pa. Pa. No i moi drodzy, na tej rozmowie zakończymy ten odcinek. Jak widzicie, miałem masę problemów i strasznie mnie to denerwowało, ale mimo wszystko poprawiliście mi humor twoimi telefonami. Dzięki bardzo, że chcieliście ze mną pogadać. Jeżeli chcecie więcej odcinków z tej serii, gdzie dzwonicie do mnie, to oczywiście zapisujcie numer do telefonu. Odbieram go również poza odcinkami, oczywiście rzadziej, bo nie chce mi się codziennie, ale odbieram. Zostawiajcie komentarze, jak ktoś się nadzwonił. Dzięki za oglądanie. Wpadajcie na szczepanikow.pl. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Coś chcesz zrobić? Widzę, że coś chcesz zrobić. Co chcesz zrobić? Bye! I byłem też ja! Był jeszcze Szymon, był. Mamy po 20 lat.